Witaj, oferuję rozpisanie treningu, diety i suplementacji. Jedynie co musisz zrobić, to skontaktuj się ze mną na Facebooku. Cała akcja jest darmowa i to od Ciebie będzie zależało, ile zapłacisz mi za pomoc. Wystarczy, że klikniesz w link podany w opisie filmu i dokonasz wpłaty. Nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górze. Pozdrawiam, Songwe. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Songwe. Jest to kolejna próba nagrania czegoś z samochodu. Próbowałem w tamtym tygodniu we wtorek, w środę, bodajże w piątek, chyba albo w sobotę. Więc trzy razy próbowałem nagrywać z samochodu, dwa razy próbowałem nagrywać z komputera, ale też jakoś nie mogłem tego ogarnąć. Wychodziło to po prostu kiepsko, tak to określę, bo nie było problemu jakby z długością nagrywania, która tutaj po 12 minutach wywala mi nagrywanie, więc nie wiem, w czym jest problem tak naprawdę, czy ten akurat nagrywam z telefonu, czy ten telefon się przegrzewa, czy coś. Ale mniejsza o to, nie będę Was tutaj zanudzał takimi faktami, po prostu postaram się skorzystać z tych 12 minut, które są mi dane. Jakoś w miarę szybko Wam opowiedzieć o tym, jakie są moje odczucia odnośnie ostatniego tygodnia treningowego, bo akurat teraz jestem po drugim treningu, no ale opowiem Wam to, co było w tamtym tygodniu, jakie są moje odczucia. No i to zobaczycie z treningu pleców cztery różne ćwiczenia, które wykonałem akurat w tamtym dzień. Wtorek to jest jakby pierwszy mój dzień treningowy. Trenuję od wtorku do soboty, niedziela i poniedziałek są te dni wolne. Tak naprawdę wszystko jest jakby planowane, wszystko jest układane jakby patrząc na to, jak funkcjonuje. Czyli można powiedzieć, ten plan, te treningi są tak ułożone, żeby mi nie przeszkadzały jakby w normalnym funkcjonowaniu. Żeby po prostu, to jest jakby przy okazji, a nie jakby priorytet, jeżeli chodzi o trening. Także tak to traktuję. Wtorki to jest trening pleców. Nie będę Was tutaj zanudzał, jakie ćwiczenia wykonywałem. Po prostu powiem Wam, jakie są moje odczucia odnośnie każdego treningu. Plecy, tutaj wszystko wypadło bardzo pozytywnie, zrobiłem to, co chciałem. Ok, pierwszy dzień, wtorek, plecy. Tutaj akurat trening wyszedł bardzo pozytywnie, jestem zadowolony z tego treningu. Można powiedzieć, pierwsze ćwiczenie to był martwy ciąg na rumuński martwy ciąg. Akurat tutaj stosuję, w planie mam rozpisane jako martwy ciąg na rakach, czyli na podwyższeniu. Tylko w tamten dzień właśnie nie zrobiłem tego tak, jak chciałem, ponieważ było wszystko zajmowane. To nie chciało mi się czekać, ani nie wiadomo co, więc stwierdziłem, dobra, jest wolne, są wolne stojaki, więc poszedłem do stojaki, szybko zrobiłem i było też dobrze. Także tutaj to była taka mała zmiana. Całość treningu wypadła pozytywnie, jestem bardzo zadowolony, ale to nie było to, co było za pierwszym treningiem. Spowodowane to było pewnie jakby troszeczkę większym ciężarem. Może ta technika troszeczkę kulała, ale starałem się i tak dobierać taki ciężar, żeby po prostu odpoczął, a żeby ta technika była maksymalnie dobra. Więc tutaj troszeczkę to czucie było mniejsze niż tydzień wcześniej. Ale i tak jestem zadowolony po treningu, bo naprawdę trening pleców to jest taki, można powiedzieć, w ostatnich miesiącach. To było naprawdę taki trening tylko i wyłącznie, żeby machnąć ciężarem, to wszystko, jakiegoś większego czucia nie było. Jeżeli było, to po pierwsze ćwiczenie już mnie tak pompowało. No wyłączało mi plecy, ciężko to też pompowanie. Następny dzień to jest środa, w środę robię klatkę piersiową plus brzuch. Tutaj tak naprawdę skupiam się na podstawowych ćwiczeniach, no i rozpisując swój plan, starałem się jakby, znaczy już mam tam doświadczenie, że wiem, co na mnie działa, co nie. No i każde ćwiczenie, to nie tylko i wyłącznie z klatą związane, staram się tak ułożyć, żeby każde następne ćwiczenie dobijało mi daną partię mięśniową, a nie właśnie tak jak wspomniałem przed chwilą z tymi plecami, że nie wiem, pierwsze ćwiczenie albo maksymalnie dwa ćwiczenia wyłączają mi te plecy i później jest to tylko takie machanie ciężarem bez jakiegoś większego czucia, pompy i tak dalej. Z klatą tutaj nie mam problemu, czucie jest bardzo mega. Dzisiaj też zrobiłem akurat klatę, tak a propos, mamy środę. Trening wyszedł bardzo pozytywnie, lepiej niż za pierwszym moim treningiem po powrocie. Z tego
weekendu, że była ta sama intensywność, to jest ta sama ilość powtórzeń, no i przede wszystkim zwiększony ciężar, co jest akurat na chwilę obecną, ten ciężar jest dość, znaczy spadłem, jeżeli chodzi o ciężary. Będę potrzebował dość dłuższego okresu czasu, żeby wrócić do tego, co robiłem. Ale widzę akurat teraz, że to wszystko się bardzo pozytywnie zmienia, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Następny dzień to jest czwartek. W czwartki robię trening łap, plus przedramię dodatkowo i dodatkowo łydki. Łapy oczywiście tutaj robię, łączę triceps z bicepsem, jest szybciej. Tutaj testowałem różne warianty w przestrzeni ostatnich lat. Trenowałem sam triceps, trenowałem sam biceps. No i akurat ten wariant trenowania wspólnego, czyli po prostu robienie ćwiczeń łączonych, jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o moją osobę. Tak najbardziej czuję ten mięsień. Intensywność jest bardzo duża, ćwiczenie za ćwiczeniem robię. Nigdy jakoś tych przerw nie staram, tych przerw nigdy nie robię jakichś większych, tak czy siak, ale tutaj naprawdę tempo jest bardzo szybkie. No i pompa oczywiście ogromna. Ciężar już był większy, trening był oczywiście pozytywnie zrobiony. Ciężar był większy niż tydzień wcześniej. Tutaj akurat takie jakieś pojedyncze te ćwiczenia, tak, no, chyba drugie ćwiczenie było, czyli wyginanie ramion ze sztangą stojąc i wyciskanie francuskie ze sztangą leżąc. Akurat to jest takie drugie ćwiczenie włączone i akurat to ćwiczenie było chyba po 10 kg więcej było niż tydzień wcześniej, więc jakaś ta progresja tego ciężaru jest i to mnie akurat cieszy. Trening bardzo pozytywny, naprawdę, może to brzmi dziwnie, ale naprawdę ostatnie te dwa tygodnie treningowe mega odczułem fajnie. Zakwasy były takie przyzwoite, czułem te mięśnie fajnie. Mogłem jakby kontynuować trening w następnych dniach, nie było żadnego problemu. Więc naprawdę jestem mega zadowolony. Przedramię, tutaj akurat nie mam jakiegoś większego celu, jeżeli chodzi o to przedramię, bo przedramię w moim przypadku jest dość w porządku. Ale akurat tak sobie stwierdziłem, że będę robił to przedramię i to przedramię akurat okulary wezmę, bo akurat już mam pamięć. Akurat to przedramię tak sobie włączyłem, żeby zobaczyć, czy coś się poprawi może. Jakoś tutaj nie zależy mi na chwycie, nie zależy mi na wielkości, bo jest tak ok. Może chociaż troszeczkę ta wielkość mogła być lepsza, dlatego akurat już robię, ale nie mam jakiegoś głębszego celu, jeżeli chodzi o to przedramię. Łydki robię osobno z tym względem, żeby zwiększyć troszeczkę objętość treningową na łydki. Robię je w osobny dzień, totalnie w osobny, czyli właśnie w czwartek. Po to, żeby ogólnie zwiększyć wielkość tych łydek, zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejny dzień treningowy to jest piątek. W piątki robię barki plus dodatkowo jedno ćwiczenie na klatkę. Jest to, angażuję bardziej tutaj górną część klatki, to najbardziej mi zależy na tym. I brzuch. Także tutaj sytuacja wygląda bardzo prosto. Jeżeli chodzi o barki, jest to jakby moja jedna z lepszych partii, tutaj nie mam większych problemów z tą partią. No także jeżeli chodzi o trening, bardzo pozytywnie, tutaj pompa mega, akurat w piątek zrobiłem. Założenia mam wyciskanie żołnierskie, ale zrobiłem na jakiejś tam maszynie, która była, bo było też pozajmowane wszystko, co mnie interesowało, a nie chciałem się kombinować jakiejś ziemi, więc można powiedzieć na szybkości, wszedłem, zobaczyłem, że to co chcę zajęte, pyk, maszyna i tyle było w temacie. No to zrobiłem, dawaj gościu. No to zrobiłem po prostu na tej maszynie i powiem wam szczerze, że taki był dziwnie się wyciskało, tak jakby bardziej do przodu, ale pompa była niesamowita, bardzo, bardzo mi się napinał to właśnie ten przedni aktor. Następne ćwiczenie to standardowo, to co mogliście zobaczyć na materiałach, to nie będę się jakby rozwodził na temat tych ćwiczeń. Ogólnie trening wyszedł pozytywnie, chociaż z tego co pamiętam, jakoś nie miałem wtedy też dnia do treningu. No i akurat można powiedzieć, bez jakiejś większej euforii ten trening przeprowadziłem, ale ogólnie było w porządku. Górna klatka tutaj, ja też nie mam problemu jakoś z górną częścią klatki piersiowej, raczej w moim przypadku ten dół powinienem bardziej atakować. Ale zobaczymy po prostu,
jak to wszystko wyniknie, też jakby z góry ta klata wychodzi, więc i ta klata też się bardzo poprawiła, tak nawiasem mówiąc. Więc zobaczymy po prostu na chwilę obecną, tą górę chcę troszeczkę podbudować, na pewno będzie zmiana, że będę robił bardziej dół, będę się starał angażować właśnie w tym treningu barku. Jedno ćwiczenie, tam 5 serii, potem się powtórzę i to wszystko. Brzuch standardowo tak samo, robię 2 ćwiczenia i to wszystko. Kolejny, ostatni dzień treningowy to jest sobota, tutaj można powiedzieć moja jakby jedna z lepszych partii, ale treningi są bardzo ciężkie, intensywne. Więc no, to jest akurat, można powiedzieć, jeżeli chce się mieć dobrze, no to naprawdę trzeba ścisnąć zęby i jechać ostro, bez żadnych tam mówek. Ciśnienie, nie wiem, po nogach, to jest chyba jedyna partia, gdzie ciśnienie w mojej głowie jest tak duże, że masakra. Po treningu, nawet czasami w trakcie treningu, czuję po prostu, że trzeba mi głowa boleć. No to jest takie chwilowe, to nie jest tak, że jakoś mnie to trzyma dłuższy okres czasu. Jest to chwilowe. No i później przychodzi tak w 5-10 minutach, ale naprawdę mega. Powiem wam szczerze, że te dwa ostatnie tygodnie treningowe, jeżeli chodzi o nogi, to jest bardziej takie, można powiedzieć, rozruchowe, bym to tak określił. Bo naprawdę też nie byłem w stanie zrobić tego, co mam rozpisane. To jest właśnie dziwna historia. Na razie jeszcze tych dni nie zrobiłem tak, jak chciałem, już mam plan. Pierwszy trening, no to też powiem szczerze, że chciałem tylko je tak rozruszać, żeby zobaczyć, co się stanie. Rozruszałem, miałem duże zakwasy, fajnie, spoko. No ale ostatni trening, no to tak jak mówię, ten, o którym właśnie ten dzień treningowy, o którym opowiadam, no już nie było tak fajnie, bo zamierzałem, już miałem, że tak powiem, się nastawiałem na taki hardcore'owy trening, jak mam na swoim planie treningowym, no ale niestety brak dodatkowych maszyn, dużo ludzi, wszystko pozajmowane, no i tak powiem. Oczywiście dałoby radę coś zrobić, pokombinował, bo to wszystko się da tak naprawdę, ale mówiąc szczerze, jak zobaczyłem, że siłownia jest tak oblegana, ktoś tam ten dzień, stwierdziłem, że nie ma sensu, ja to znaczy robię to, co jest i koniec, tak. Także tutaj więcej wam nie będę opowiadał, nie wyłączyło się, więc jest duży sukces. Opowiedziałem wam tak naprawdę ostatni dzień treningowy. Sumując całość, oceniam naprawdę pozytywnie, jestem mega zadowolony, forma jest elegancka, powtórzę się po raz kolejny, że jestem oczyszczony, czyściutki i to wszystko jakby wygląda jeszcze lepiej niż było wcześniej na dodatkowej suplementacji. Jestem naprawdę mega zadowolony. To, co mam rozpisane, mój plan ogólny działania sprawdza się w 200%. Nawet nie spodziewałem się, że to tak fajnie będzie szło. Jakby siła jest ewidentnie, widać, że spadła, ale mówiąc szczerze, też nie to jest dla mnie totalnie nieważne, to się nie przejmuje. Kiedyś ta siła była istotna, jak człowiek, jak tam troszeczkę ta siła spadała, to jakoś tak dziwnie się człowiek zachowywał, jakoś mi to nie pasowało, inaczej się trenowało automatycznie. A teraz po prostu skupiam się, mój mózg jest tak już teraz nastawiony, że biorę największy ciężar, jaki jestem w stanie robić i robię tyle powtórzeń, ile mam założone. No i tak to tyle. Poznałem wszystkie bardzo serdecznie, są, trzymajcie się.